Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy przed Grodziskiem Mazowieckim. Dzisiaj demonstrujemy. Marsz dzisiaj jest w sprawie oddania czci i hołdu ofiarom T4. Że trzeba oddać go za wszelką cenę. Tutaj też osoby też. No Grodzisk Mazowieckim też jest starym miastem. Manifestacje robimy ze względu na to, żeby właśnie uczcić pamięć ofiar T4. Ofiar tych, którzy zginęli. To jest dobrze, że my tutaj manifestujemy, żeby pokazać właśnie mieszkańcom, że też były takie ofiary. Że czas je upamiętnić, że mamy z tym naprawdę duży problem, bo nikt o tym nie mówi. Krzyczeli w wolności, niech żyje Polska, w krzyżu tam mieli łańcuszek z krzyżem, z Marią Boską i walczyli o Polskę. Te strajki kobiet nie robiły tego. I nie robią. Nie robiły tego psychiatrzy, nie robili tego aborcjoniści. Kolaborowali z Hitlerem i z innymi. Musimy pamiętać o tej sytuacji. O ofiary T4. Że walczyli o naszą wolność. Tak jak o wolność walczyli żołnierze wyklęci AK. No, ofiary T4 walczyły o naszą wolność. Każda ofiara, bo dzięki nim jesteśmy tutaj. Też byli Polakami i też walczyli o Polskę. Żołnierze wyklęci, Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Solidarność i żołnierze wyklęci. No. Teraz daję Anonowi, żeby powiedział coś co niekąd. Mów. Dzień dobry. Tutaj jesteśmy teraz w Grodzisku Mazowieckim przed ratuszem. Przed urzędem miasta znaczy się. I tutaj no widziałem w społeczeństwie, że są różne przypadki. Generalnie my jesteśmy za tym, żeby zachowywać się zwyczajnie i prawidłnie, adekwatnie do sytuacji. I w związku z tym tak, ludzie fają wszystko generalnie gdzieś. Tutaj też mieliśmy problemy, że z zarządem dróg, bo tutaj ciężki jest dostęp do stacji Warszawa Zachodnia. I teraz tak, wysłałem do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego katedry zapytanie o ekspertyzę. Wysłałem to na e-mail. Między innymi Bogdan de Barbaro. Do pani sekretarki Aleksandry Michalskiej. Chcę Państwu powiem do pogodku moment. Aplikacji Dominiki Dudek, Mariusza Furgala, bo podejrzewam, że oni mogli być jakoś związani z działalnością pana profesora. A teraz Państwu powiem, dlaczego mi tak zależy na jakiejś opinii, czy badaniach, czy czymkolwiek. I do medycyny sądowej. Medycyna sądowa @cm.kraków.pl.
No ludzie niestety mają to w dupie. Może jest wszystko rzetelnie, zgodne z opinią medyk. Przeprowadzone badania, powołałem się na badania na temat rekursowności, które były na ocycie, gdzie było na ocycie testowane rekursywność różnych środków przy DMAO, kwasie takim, albo wodzie destylowanej, rozpuszczany kwas i traktowany ten ocyt. I tak. Przywołuję cytat pana profesora. Gdy coś nazwiemy, jesteśmy gotowi przyjąć, że to coś obiektywnie istnieje. Bywa, że wpada tą pułapkę. Mówi, trzeba to leczyć, bo to jest fiubździu. A przecież obiektywnie nie istnieje fiubździu czy anankastia, natręctwo. Ale osoba, która jakoś się zachowuje i czegoś doświadczy. A także, gdy studiowałem w Akademii Medycznej w Warszawie, zajęcia miałem z dr Grażyną Malatańską. I pamiętam, że zachwycił mnie jej sposób rozmawiania z pacjentem, jej sposób kontaktu. Dziś powiedzielibyśmy w nurcie humanistycznym z lekkim wydźwiękiem antypsychofarmaceutycznym. No i tutaj też pozdrawiamy Małgorzatę z Fundacji Życia i Rodzina i psycholożkę Annę Czerwińską, która może pomagać ludziom w tych trudnych czasach. Odwołałem się jeszcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 i dyrektywy 1546 WE, żeby przekazali mój list do rozpatrzenia. To na razie jest koniec tej wypowiedzi. Dalsze informacje przedstawię państwu w trakcie wydarzeń. Dobra, no to idziemy dalej do pomnika wolności. Dzień dobry, proszę państwa. Jesteśmy przed pomnikiem wolności, ale i też przed pomnikiem, które osoby zginęły podczas II wojny światowej. Proszę państwa, cześć ich pamięci. Oni oddali życie za wolną Polskę. Tak jak ofiary T4, ofiary, które które zginęły za wolną i niepodległą Polskę. Pamiętajcie o tym. Dzisiaj jest rocznica właśnie tych ofiar T4. Więc proszę państwa, musimy to tak zrobić, żeby właśnie było upamiętnienie tego wszystkiego. No, wiemy, że są czasy, w którym strajk kobiet LGBT, naziaborcjonistki, współpracują z psychiatrami i mordują nienarodzone dzieci, ale i też mordują osoby dorosłe, niby chore psychicznie, lekami, psychotropami, dając dziwne, wręcz można by powiedzieć, wierzenia, że ta osoba też może być chora. Przez nazistów, ofiary T4, które zginęły przez nazistów, właśnie nie miały lekko, krzyczały, żeby walczyć o wolną Polskę, żeby o tym pamiętać, że one zginęły za wolną, niepodległą Polskę. Że te strajki kobiet, te aborcjonistki, właśnie oni doprowadzili do tego, że plując na Polskę, plują na nas. Na te ofiary właśnie. Chcą zabijać nienarodzone dzieci, do psychiatryka zamykać i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę państwa,
Więc proszę Państwa, nie mamy teraz czasu, ja dam głos Anonowi, ale pamiętajcie, że te właśnie ci psychiatrzy to są lewicowi, bo są za aborcją i są za paradami równości, za LGBT. Proszę zobaczyć taką tabelkę, przesłałem do badań naukowych. Widać? Tyle aż receptorów zostało potraktowanych niewłaściwie. I tutaj dla celów wyrównawczych na przykład jest rozważany donepezil, galantamina, bromek piridyltygminy, chociaż to dziwnie działa, w sposób jakiś pseudonieodwracalny, ale działa agonistycznie. Jest amantadyna, była włączona lewodopa, która działa na receptory typu D1 i D800, co pamiętam. Na 5HT7, żeby rozwalić wiązania kowalcyjne, nabufotenina, citalopram był zastosowywany, venlafaxyna. No generalnie są przesłane badania pod tym kątem. Chciałem Państwu też pokazać, jak wygląda mózg po czymś takim. Proszę zobaczyć, zmiany demineralizacyjne tutaj. To jest przez psychotropy. Jest widoczna torbil szyszynki tutaj i ogólnie no, nie powiedziałbym, że to jest, że jest wszystko w porządku tutaj, bo widzę tutaj, że jest nabrzmiałe i tutaj generalnie no tak to wygląda, proszę Państwa. I tak, no tutaj pan Artur no miał, był dylemat z osobą trzecią, ale generalnie no doszliśmy do konsensusu no i jest za nami. Wyraża poparcie w pewien sposób. No właśnie, tutaj urzędnicy właśnie Grodziska Mazowieckiego też wyrażają poparcie, więc i tak właśnie no, umówiliśmy się z tą panią, więc na nią czekamy. Więc cześć i chwała bohaterom, ci, którzy zginęli w sprawie przez psychiatrów i w stanie wojennym i podczas II wojny światowej. I teraz, a to przecież i tak to jest to samo lewactwo, te same strajki kobiet, ci sami właśnie, którzy mordowali podczas II wojny światowej. Byli za aborcją i są za aborcją, byli za psychiatrą i są za psychiatrią. Dobra, minutę. Proszę Państwa, właśnie zarejestrowaliśmy zgromadzenie, ludzie są za nami. My powinniśmy właśnie tutaj demonstrować w tej sprawie. Tutaj nawet chłopak jest za nami. Bardzo się cieszymy. I tutaj no właśnie trzeba pamiętać. Trzeba oddać cześć i chwałę. No to teraz będziemy musieli kończyć. Stop aborcji i stop psychiatrii. Pamiętamy ofiary T4.